Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Do świetlicy zakupiono 28 stołów i 56 krzeseł. Jedno krzesło kosztowało 104 zł, a jeden stół był o 76 zł droższy od krzesła. Ile zapłacono za te zakupy? Więc ja to rozpiszę w tabelce, tak aby miała porządek z działaniami. Czyli tak, kupiono krzesła, stoły i trzeba będzie policzyć, ile wszystko kosztuje razem. Jeżeli chodzi o krzesła, krzeseł było 56 i każde krzesło kosztowało 104 zł, więc 104 mnożę przez 56 sposobem pisemnym. Podpisuję tak liczby, żeby ostatnia cyfra była pod ostatnią cyfrą. I zaczynamy od końca. Szóstkę pomnożę przez 104, czyli 6 razy 4 to jest 24, 4 na dół, 2 do góry, 6 razy 0 to jest 0 plus 2 to jest 2, 6 razy 1 to jest 6. I teraz będę mnożyła przez tą piątkę. Wyniki zapiszę tu pod spodem, ale tu jest puste miejsce, więc to puste miejsce już wypełniam zerem. I zaczynam mnożyć przez 5. 5 razy 4 to jest 20. 0 na dół, 2 do góry. 5 razy 0 to jest 0 plus 2 to jest 2. 5 razy 1 to jest 5. I dodaję te dwa wyniki. 4 plus 0 to 4, 2 plus 0 to 2, 6 plus 2 to 8 i piątkę przepisuję. Czyli krzesła kosztowały 5824 zł. Przechodzimy do stołów. Co wiemy o stołach? Stołu było 28, a jaka cena? Stół był o 76 droższy od krzesła, czyli na początek trzeba policzyć, ile ten jeden stół kosztował. Skoro krzesło kosztowało 104, a stół był o 76 zł droższy, to trzeba dodać 104 plus 76. I też ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą i od końca zaczynam dodawanie. 4 plus 6 to jest 10, 0 na dół, 1 do góry. 0 plus 7 plus 1 to będzie 8. I jedynkę przepisuję. Wyszło na to, że jeden stół kosztuje 180 zł. No i teraz, ponieważ stołów było 28, a każdy stół 180 zł, więc 180 razy 28. I zaczynamy od końca. 8 razy 0 to jest 0. 8 razy 8, 64. 4 na dół, 6 do góry. 8 razy 1, 8 plus 6, 14. I zaczynam mnożenie przez 2, więc wynik będę wpisywała pod dwójką, ale tu jest puste miejsce, więc to puste miejsce wypełniam 0. I teraz 2 razy 0 to jest 0. 2 razy 8 to jest 16. 6 na dół, 1 do góry. 2 razy 1 to jest 2 plus 1, 3. I dodaję te dwa wyniki. Od końca zaczynam dodawać. 0 plus 0 to 0. 4 plus 0 to 4. 4 plus 6 to jest 10. 0 na dół, 1 do góry. 1 plus 1 plus 3 to będzie 5. Stoły kosztowały 5040 zł. Ale my mamy podać, ile wszystko kosztowało. W związku z tym będę dodawała 5824, bo tyle kosztowały krzesła. Dodać 5040, bo tyle kosztowały stoły. I zaczynam od końca dodawać. 4 plus 0 to jest 4, 2 plus 4 to jest 6, 8 plus 0 to 8, 5 plus 5 to jest 10. I już mogę podać odpowiedź. Za zakupy zapłacono 10 864 zł. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.